Cześć, witam się z Wami na kanale Bój do Beauty. Cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. Dzisiaj niedzielny filmik i pomyślałam, że pokażę Wam 5 kosmetyków do makijażu twarzy, bez których teraz sobie właściwie tego makijażu nie wyobrażam. I one będą troszeczkę uporządkowane, można powiedzieć, według ważności. I na pierwszy ogień idzie błyszczyk. Błyszczyk akurat mam, słuchajcie, pokażę Wam na przebitkach w przybliżeniu. Błyszczyk mam z firmy Essence, więc możecie się domyślić, że nie kosztował mniej więcej jak 10 zł, ale jest świetny, bo jest bezbarwny, ale wiadomo, że ma tutaj takie drobinki odbijające i pięknie wygląda na ustach, zawsze wygląda świeżo. Dlaczego on jest dla mnie najważniejszy w moim makijażu? Ponieważ nawet wtedy, kiedy nie jestem pomalowana, wystarczy, że nałożę ten błyszczyk i cała twarz wygląda na taką bardziej ogarniętą, na świeżą, taką młodzieńczą. Także jak nie chcecie się malować, macie taki dzień, że po prostu lecicie szybko od razu, nie wiem, do pracy czy na zakupy, to wystarczy, że nałożycie sobie błyszczyk i zaraz twarz wygląda na taką bardziej ogarniętą. Oczywiście, jeżeli macie też wdrożoną fajną pielęgnację, która sprawi, że na Waszej twarzy będzie ładny glow. O takiej pielęgnacji z efektem glow nagrałam filmik, także jeżeli jesteście ciekawe, to cofnijcie się 2 filmy do tyłu i tam właśnie pokazuję moje triki na ładnie wyglądającą cerę bez makijażu. No więc tak, mamy błyszczyk. Kolejna rzecz. To jest, słuchajcie, taki żel do brwi. Ja wiem, że wiele z Was w ogóle takiego żelu nie używa. Może nie macie takiej potrzeby, ale ja mam takie brwi, które niewyczesane, które nie mające na sobie takiego żelu wyglądają po prostu no słabo. Ja sobie też często robię laminację brwi. I jak wiecie, ten zabieg ma sens i te brwi fajnie wyglądają, ale wtedy, kiedy je sobie jeszcze właśnie utrwalimy tym żelem. Dlatego na moje ciężkie, ciemne, bardzo oporne, twarde, odstające brwi ten żel to jest must have. Ja też mam tutaj na jednej brwi pieprzyk, co sprawia, że włoski z tego pieprzyka, wiecie, że nie rosną tak jak powinny, tylko rosną w różnych kierunkach. A jak sobie zrobię laminację, użyję sobie tego żelu z Golden Rose, no to naprawdę te brwi wyglądają na ujarzmione. I oczywiście, jeżeli lubicie takie mocno wyczesane brwi, to polecam. Ale nawet jak nie lubicie takich, a chcecie, żeby te brwi zostały w miejscu, chcecie sobie utrwalić ten makijaż brwi, no to jak najbardziej taki żel. Kolejna rzecz to podkład. I tu musi być podkład, który wygląda na twarzy zdrowo, świeżo, promiennie. Więc na co dzień moim must have nie jest podkład na przykład z Estée Lauder. Raczej staram się stawiać na podkłady z takimi rozświetlającymi drobinkami. I pokazuję Wam podkład, który sobie kupiłam jakieś 2 dni temu. I teraz tak, nie sugerujcie się, że wzięłam sobie tutaj podkład z Diora. Ja dzisiaj bardzo chciałam Wam ten podkład pokazać, ale jak dla mnie, on jest zbyt widoczny na twarzy. Ja wcześniej używałam podkładu z Bourjois 1, 2, 3. On po nałożeniu go gąbeczką wyglądał świetnie, nie musiałam używać pudru. Cały dzień się trzymał, był leciutko taki zastygający i to sprawiało, że właśnie on był taki trwały. No a ten Forever Skin Glow, nieprzypudrowany, spłynie za chwilę, przypudrowany, wygląda na mojej twarzy ciężko. Ja wiem, że są dziewczyny, którym ten podkład odpowiada, ale ja jestem troszeczkę zawiedziona. Podkład, który kosztuje 250 zł, a jest jednak widoczny na twarzy. I już tłumaczę, dlaczego ogólnie kupiłam sobie podkład za 2,5 stówy. No też dlatego, że te podkłady trochę droższe, na przykład ten z Diora ma fajną formułę, ma taką odżywczą formułę, więc no, umówmy się, jak nakładamy coś na całą twarz, no to fajnie, żeby to było, żeby to nie był, wiecie, taki jakiś chiński produkt, który tak naprawdę zapcha naszą cerę. No i może i ten skład jest zbawienny dla mojej skóry, no ale niestety, ja mam go teraz na twarzy. Niestety nieprzypudrowany pewnie mi spłynie, a przypudrowany wygląda dosyć ciężko. Albo po prostu ja się już odzwyczaiłam od takich efektów. No w każdym razie podkład to jest taki kolejny mój produkt, który muszę mieć. Także bardziej Wam polecam ten z Bourjois 1, 2, 3, jeżeli oczywiście macie ciepły odcień cery, bo one są trochę żółtawe. Kolejna rzecz, to jest po prostu produkt marzenie, to jest różo rozświetlacz z Bobbi Brown. Już Wam mówię, jaki to jest odcień, Sunset Glow. To jest puder, który ja przypadkowo wygrałam na jakichś targach, w jakimś konkursie i chyba go wałkuję już 2 rok. Nie wiem, czy powinnam tak długo go używać. Pewnie ile, ciekawe ile on może być po otwarciu, w jakim czasie musi być zużyty. Nie ma tu napisane. W każdym razie wiecie, że takie pudry właśnie w kamieniu czy
róże, czy rozświetlacze, czy bronzery bardzo długo są w naszych kosmetyczkach. No więc dopóki nam tam nic nie wyskakuje na tej twarzy, no to używamy, ale też nie ma co przesadzać i po 5 latach używać tego samego różu. W każdym razie ja jestem mega zadowolona z tego różu i dla mnie na co dzień róż jest ważniejszy niż konturowanie. Róż sprawia, że nasza skóra wygląda świeżo, promiennie, a przez to, że ma ten róż w sobie jeszcze drobinki, no to mamy rozświetlenie i róż w jednym. Tak? Także taki mój dzienny makijaż składa się właśnie z jakiegoś lekkiego podkładu i na to od razu dodaję sobie właśnie ten róż. Jest świetny, naprawdę. Jak się zastanawiacie, czy warto zainwestować w jakiś... Ja nie wiem w sumie, ile on kosztuje, zaraz Wam chyba podlinkuję. Jak się zastanawiacie, czy warto sobie zainwestować w taki produkt, to moim zdaniem warto. On właśnie ma takie drobinki drobno zmielone, więc nie wygląda tak, wiecie, odpustowo, tylko właśnie pięknie ta skóra się świeci. I ostatni produkt z takich moich must have to jest puder. I teraz Wam pokażę właściwie dwa pudry, ale z zaznaczeniem, że chodzi mi o ten puder z Kryolanu. Nie wiem, czy kiedyś słyszałyście o tym pudrze Kryolan Anti Shine Powder. Kryolan to jest taka marka, która zajmuje się produkcją kosmetyków do makijażu takich scenicznych, takich teatralnych, więc one są naprawdę takie no, fest mocne, bardzo dobrze działają, są długotrwałe i tak. Jeszcze tylko na chwilę się cofnę do tego pudru z Laura Mercier. Laura Mercier jest super na dzień, jest lekko żółtawa, trzyma ten pudrowy efekt dosyć długo, nie ma tego właśnie flesza, jak sobie zrobicie zdjęcie, ale ten podkład to jest must have na wszelkie imprezy. Chodzi mi tutaj o sezon głównie ślubny. Kupcie sobie ten puder, naprawdę warto go mieć w swojej kosmetyczce. I uwaga! Tego pudru nie nakładamy w dużej ilości, bo po zrobieniu sobie zdjęcia widać ten pudrowy efekt, jest taki flash, biała twarz się robi, także uwaga z ilością. Ale mój patent na ten puder, wysypuję sobie odrobinkę tutaj. Mam jeszcze gąbeczkę mokrą, po nakładaniu jeszcze podkładu można powiedzieć. Nakładam sobie troszeczkę tego pudru i wtłaczam w skórę. To sprawi, że po pierwsze puder nie będzie aż tak bardzo widoczny, bo on znajdzie sobie swoje miejsce w naszych porach i to sprawi, że on tam będzie naprawdę się trzymał na mur beton. I jak ja idę sobie na przykład na jakieś wesele i się szykuję z makijażem i tak dalej, to owszem, ten puder na tutaj, wiecie, żeby przypudrować całą twarz, tak żeby ten bronzer się fajnie rozszedł, ale ten na strefę T i to jest naprawdę magiczny efekt. Mówię Wam, nie spłynie Wam makijaż, będzie, o ile oczywiście ten podkład, który wcześniej nałożyłyście jest ok, no i pielęgnacja i tak dalej, ale jak macie wszystko, jak zadbałyście o swoją pielęgnację, o to, żeby podkład był raczej zastygający i sobie użyjecie tego pudru, to możecie być pewne, że makijaż będzie się trzymał na mur beton. Dobra, to był taki szybki film, 5 hitów, jeżeli jesteście chętne, żebym nagrała jakieś inne filmiki, 5 hitów z innych kategorii, to dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że przypadło Wam to do gustu. Dajcie koniecznie znać, czy Wy macie taki jeden kosmetyk, bez którego nie wyobrażacie sobie swojego makijażu. Jestem ciekawa, co tam macie do wypisania. Chyba, że chce Wam się wypisać, to najlepiej wypiszcie kilka rzeczy, bez których Wasz makijaż nie istnieje. No dobrze, to na dzisiaj wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. W środę widzimy się, bo będziemy oczywiście oglądać vloga. A w kolejną niedzielę znowu nagram jakiś filmik taki poradowy. Dobrze, do zobaczenia.